Dzień dobry, dzień dobry. W ogóle masło na nożu, pióro, kolorowanka. Moja córka w najgorszych ubraniach świata. Tak się witamy z Wami w sobotni poranek, że jest u nas dosyć chłodno, bo jest 16 stopni, nie ma słońca, to nasze plany poszły do lasu. Tak, tak, łaskoczysz mamy po nosie, ha, ha, ha. I bawimy się. Kolorujemy, ja zaraz idę robić porządki. Do roboty. W planach była plaża, słuchajcie, dzisiaj, ale plaża przełożona na jutro, dlatego że od jutra już afrykańskie upały do nas wracają. Ostatni dzień takiego chłodnego dnia. Dzisiaj w ogóle są urodziny mojego siostrzeńca. Już wszystkie życzenia przesłałam, ale też są nie dzisiaj organizowane, więc... Spokojnie, dzisiaj spędzamy dzień w domu, założyłam wygodną sukienkę, wykonałam całą pielęgnację, nałożyłam sobie tylko korektor w newralgiczne miejsca i tak planuję dzisiaj przechodzić cały dzień. Nie! Zebrałam już pranie. Mama, nie to, to, które wczoraj na dworze wieszałam. Mama! Już Wania puściła piłkę? Wania i zjada kauczukowe piłki. Będziemy kolorować, układać puzzle, piec babeczki. Ja planuję przede wszystkim zrobić porządki w moich ubraniach. Wywaliłam wszystkie na łóżko i zaraz będę robiła przegląd. Co do sprzedaży, co do PCK, co do wyrzucenia i co do noszenia, a co do wyniesienia na strych, bo już się nie nadaje na ten sezon. Przegląd butów później. Potem w planach jest posprzątanie lodówki generalne. No i co, więc dzisiaj mega taki organizacyjny dzień. Jutro my zostajemy, ja, Lucja i tatuś, idziemy razem na plażę się tam bawić, bo Ignacy jutro jedzie na strzelnicę, więc jutro Igusia nie będzie. Natomiast no dzisiaj jest jak jest. Wczoraj Wam nie opowiedziałam o zębie Ignasia, wczoraj Wam nie pokazałam prezentu, jaki dostałam od męża. Prezentu, tak wiecie. Dobra, Lucja, Lucja się bawi z Wanią, myślałam, że to jest płacz, a to jest zabawa. Wania, zostaw skarpety! Dobra. Skarpety zjada, które mi spadły tutaj, takie wiecie, związane już po zbieraniu prania. Do później, kochani, spędźcie ten mega domowy dzień z nami. Patrzcie na to, kiedy ja tego wszystkiego tyle zebrałam. Całe łóżko ubrań, masakra. Pół podłogi i całe łóżko. No nic, trzeba ogarniać. Dobra, my jak widzicie przygotowujemy już babeczki. Tu mamy... mąkę z proszkiem do pieczenia, cukrem i kawałkami czekolady, jajo, olej i mleko, formę na babki gotową w kształcie donatów, będziemy babeczki dzisiaj piec i w niektóre powkładamy truskawki, ok? Super, no to robimy. O, proszę, jaki porządeczek. Spódniczki osobno, sukienki, kombinezony, marynarki, sweterki lekkie i spodnie. Spodnie mam najmniej, najwięcej sukienek. Zdecydowanie jestem sukienkowa, więc garderoba na lato przygotowana, na wiosnę, lato, ale jeszcze... Och, nie da się nic powiedzieć. Zaraz Ci pokażę. Ale jeszcze czeka mnie shopping w poniedziałek i w poniedziałek na shopping zabiorę Was ze sobą. Okej, okay, standard, następny dzień, słuchajcie. Musieliśmy z Wanią jechać do weterynarza po południu i to wszystko się po prostu tak... Zorientowaliśmy się, że ma zaległe szczepienie. No i tak po prostu wyszło, że ja byłam w pracy i później byłam mega zajęta, dlatego nie wróciłam. Dzisiaj zabrałam siebie samą na shopping, planuję wydać kupę hajsu na ubrania dla siebie, tak, taki mam plan. W ogóle jest tak mega miło, jestem w sukience, ale muszę zmierzyć najpierw na pocztę, dlatego że muszę wysłać list za potwierdzeniem odbioru i niestety kurier tu nie wchodził w grę. List dotyczy oczywiście Leroy Merlin, jest to ostatnie nasze pismo i kierujemy już sprawę do sądu. Wiecie, najpierw były te przedsądowe pisma, dlatego to trochę trwa. Ja tak myślałam, że to będzie z 2 lata ogólnie trwało, no ale zakładamy już sprawę na 100%, to już jest pewne, więc ostatnie pismo do nich zaraz dojdzie. Idę na pocztę, no i tak jak mówię, zmierzam na zakupy, sama siebie dzisiaj zabieram na kawę, a jak wejdę w jakieś bardziej ustronne miejsce, to opowiem Wam o zębach Ignasia, bo oczywiście po raz setny o tym zapomniałam powiedzieć.
Dobra, miałam się odezwać, jak będzie troszkę ciszej, więc jest troszkę ciszej wreszcie, więc się odzywam. Słuchajcie, zakupy mega udane, ale nie o zakupach w domu. Słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć a propos dentysty, bo już nawet w komentarzu miałam, Karola, miałaś powiedzieć, nic nie powiedziałaś. Ignacy jakiś czas temu miał dentobusa w szkole, w łódce w przedszkolu i miał sprawdzane zęby. Była taka karta przygotowana, co tam do leczenia, co nie. No i u Ignasa były zaznaczone oczywiście zęby mleczne, zęby stałe. Wszystko było w porządku, oprócz dolnej czwórki. To jest mleczak, no i było zapisane przetoka. Dosłownie tylko tyle i pilne. No i my od razu jak dostaliśmy tą kartę z dentobusu, a on, słuchajcie, co pół roku chodzimy wszyscy, całą rodziną na kontrolę dentystyczną, więc ja wiedziałam, że tam nic się nie dzieje, a tu nagle jednak. No i umówiliśmy Ignasia, dzwoniliśmy w maju na czerwiec, takie terminy. No i już tydzień przed pójściem do dentysty Ignasiowi zaczęła się zbierać ropa obok tego zęba. Dziąsło całe puchło. I taka gula się robiła z ropy. No i już wiedziałam, że tam jest coś, jakiś poważniejszy stan. Już wiedziałam, że to jest jakiś poważniejszy stan. No i na szczęście akurat mieliśmy tą wizytę umówioną. Na szczęście to był mleczak, dlatego że dentystka stwierdziła, że tutaj nie ma co się bawić w leczenie, tylko go wyrywamy. Wyrwałam mu tego mleczaka i słuchajcie, jak ręką odjął. Wszystko przeszło, ropy nie ma i już. To była cała historia Ignasa. Ignacy przyniósł swojego zęba w złotej, normalnie kuferku. Taki maleńki kuferek, jak szkatułka Malusia. I tam ząbka miał, więc pierwszy raz widziałam tak, żeby zęba tak dentyści pakowali. No, ale tak właśnie dostał. I od cała historia leczenia Ignasa. Jego kolejna wizyta za pół roku, więc mega się cieszę. Mąż tak samo był na wizycie kontrolnej przy okazji, że jechał z Ignasem, bo my zawsze się umawiamy tak dwójkami. Albo ja z dzieckiem jakimś, albo mąż. No i był właśnie mąż i on, u niego też wszystko w porządku, więc tylko wizyta kontrolna. Natomiast ja mam początek lipca. Miałam umówioną wizytę na 23 czerwca, ale się zorientowaliśmy, że 23 czerwca jest zakończenie roku, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. No i mąż będzie w pracy, bo jakoś to musimy podzielić, a ja chcę być na zakończeniu mega bardzo. Tym bardziej, że jestem w trójce klasowej u Ignasia. No i akurat wizytę mamy na 8, a na 8 jadę do szkoły i musieliśmy to przesunąć, a że mąż ani syn nie mają nic do leczenia, no więc oni nie mogli wskoczyć na tą wizytę, tylko przesunęliśmy jakieś na początek lipca. Wtedy ja pójdę do kontroli i moja córeczka, więc taki jest plan. Wracam mega szczęśliwa z zakupów. Wszystko Wam powiem, co kupiłam, nic nie pokażę, bo to będzie w osobnym filmie, ale troszkę nakupiłam. Dobra, do usłyszenia później. Patrzcie, jak my idziemy. Jeden z tyłu, ja po środku, a Lucja już jest tam. Tak właśnie idziemy wspólnie na plac zabaw. Wyszłam z dzieciakami na placę zabaw, raz na jeden, raz na drugi, a tutaj słuchajcie, pusto. No co prawda zaczęło kropić, ale jestem i tak zdziwiona, bo jest taki upał. No widzisz, a jest taki upał, a dzieciaków w ogóle nie ma na dworze. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, na co te dzieci czekają. Ostatnio dwie osoby mi napisały, że mam słaby dźwięk, w sensie jest za cicho. I nie wiem, czym jest to spowodowane, bo nagrywam tak jak zawsze, obrabiam w takim samym programie, dodaję te same jakby efekty, więc... Stop! Dobra, jak ręce karuzela, jakbyście nie wiedziały. Bo dzisiaj zapomniałam, co jest ciepło i nie było tej czapki. Dzidzi, jest za gorąco w tej czapie? Dobra, to ja odłożę na ławkę, dobra? Dzisiaj, ponieważ jest gorąco. Ponieważ jest dzisiaj gorąco, ale naprawdę jest mega gorąco. Weszłam do domu, to słuchajcie, jest cały dzień cień, bo cały dzień jest zachmurzony, nie było, jest 28 stopni w cieniu. Nie wiem, co by było, gdyby słońce wyszło. Tak, dlatego ściągnęłam sobie czapkę dziś. No, więc tak, Ignacy jest tam. Tam się huśta, tak, a my tu. Super, Ignaś! No, Ignacia w ogóle boli głowa od przyjścia ze szkoły, więc nie wiem, czy to jest zwiastun jakiejś choroby, czy to jest po prostu gorąc, duchota i przemęczenie. Jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś, więc nie wyobrażam sobie po prostu jutrzejszej temperatury. Dobra, ale do rzeczy. Lucja, może na coś innego pójdziemy już, a ja mu siadła i pogadała. Dobra, zaczęłam, to może i skończę. No i słuchajcie, wyprzedaże w H&M-ie były ogromne, ale takie najwięcej rzeczy, co było na sprzedaży, to rozmiar XL albo XXL i to w ogóle najlepiej miniówy, takie wiecie, obcisłe sukienki w rozmiarach takich.
Więc marne wyprzedaże. Jeszcze, bo one się pewnie pogłębią, ale na razie marne. Ale udało mi się kupić, bo i dwie pary bodów, i koszulkę, i dwie pary spodni. No spodnie genialne, ale teraz wymieniam Wam. W ogóle body jedne, dwie pary spodni i nie były w ogóle na promocji. To była nawet ta nowa kolekcja, ale po prostu mega. Spodnie co prawda pewnie pójdą do lekkiego zwężenia, bo to jest rozmiar M, ale one w gumie są trochę przyluźne. Chciałabym je nosić tak wyżej, z wysokim stanem i ta guma jednak jest troszeczkę przyluźna, ale teściowa się tym zajmie, a spodnie kosztowały 59,90. Nowe spodnie, wiecie, nie na wyprzedaży, więc super mega się opłacało. W Sinsy kupiłam tylko koszulkę nocną, po raz kolejny. Dobrze, żabko. Koszulkę nocną i bieliznę, ale tak jak mówię, wszystko, nie wiem co mówiłam, nagrałam dla Was właśnie, no, siup, super, dup Cię zdarłaś? Uważaj, bo Ignaś się tu puszcza. Zdarłam się tu. Plecki, o, biedne moje plecki, już lepiej? Uważaj, bo Cię kopnie. Pomokłaś. O, przepraszam. I powiem Wam, że wróciłam do domu, to miałam pół godziny. Rozumiem i udało mi się w ciągu tego pół godziny haul dla Was nagrać, więc pojawi się taki haul mieszany z zakupami z HM-u, zakupami z Sinsy i zakupami z Pepco, bo kupiłam, no w większości szłam dla siebie, ale wiecie jak to jest na zakupach. Dobrze, ale na zakupach tak to już jest, że nie da się nie kupić nic dzieciom, po prostu się nie da, więc i Ignasiowi coś tam wpadło i dla Łucji, więc dobra, ale wszystko zobaczycie w osobnym haulu, na pewno już po tym vlogu. Dobra, my się żegnamy, na razie się żegnamy. Bawię się tutaj z dziećmi i nie może być tak, że matka tylko nagrywa. Idę poganiać trochę. Już idę. Oj, kochani moi najdrożsi, powiem Wam, że jednak kobiece sprawy mega męczą, w sensie shopping i takie tam wędrówki od sklepu do sklepu. Jestem normalnie strana jak koń po westernie. Zrobiłam trening, ale wiecie co, taki bez robienia kroków jak gdyby. Na macie... Taki pilates, o właśnie, pilates i mega się tak porozciągałam po prostu, tego mi było potrzeba, dzisiaj żadnych intensywnych treningów, zaraz Wam w ogóle pokażę ile dzisiaj kroków zrobiłam, a dzień jeszcze nie dobiegł końca, ale gdzie jest mój krokomierz, aha, z tyłu, dobra, och, się wyłączył, 19 582 kroki, tak? Tak, o godzinie 18. A ja już tak, 18 godzina, ja już jestem wykąpana, słuchajcie, zrelaksowana, jeszcze może nie całkiem, ale planuję właśnie relaks. Zaraz będziemy w bierki grać sobie, tak na spokojnie z Ignasiem, może już przyszedł z pracy, więc teraz jest z dziećmi i ja mam jeszcze chwilkę, żeby z Wami się tak naprawdę pożegnać. Nałożę sobie maskę, bo mam na to po prostu ochotę. Nie mogę się już doczekać weekendu, bo w weekend mam fajne plany z dzieciakami, więc na pewno będzie fajnie, intensywniej i na pewno coś dla Was tam ponagrywam. A poza tym co, na pewno po tym filmie, kiedy się skończy, następnego dnia powinien się pojawić ten haul, który dzisiaj udało mi się nagrać. Zaraz zejdziemy na dół, tylko pokażę Wam ten prezent, który dostałam od męża i mówiłam, że Wam pokażę i tak gadam i nic nie pokazałam. To jest po prostu, to już nagram bez gadania, kartonik, słuchajcie, on po prostu mnie zdziwił mąż, bo pojechał do hurtowni załatwić tam swoje sprawy, nie spożywczej hurtowni, to po pierwsze, a wrócił, pozałatwiał swoje sprawy, wrócił i mówi, mam coś dla Ciebie. I wyciągnął mi kartonik, tam 16 jest sztuk, tych batoników z Oshi czekoladowych, ja je uwielbiam, proteinowe takie, więc tak po prostu, że o mnie pomyślał, to po prostu było mega coś miłego, a z kartonika już dwa zjadłam, więc, bo to już wiecie, wiecie jak ja teraz nagrywam te vlogi, powiem coś, kończę vloga, następnego dnia coś dopowiem i tak to wszystko wychodzi, ale dogram ten kartonik, żebym nie była gołosłowna. No i to tyle kochani, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Pa! Życzę Wam cudownego słonka i przepięknej pogody. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.